Gdzie jest Emma? Już dawno powinna być na dole. Zaraz się spóźnimy. Emma! Tak, tak, już idę, jestem na schodach! Co, na schodach? Nie, nie ma jej na schodach. Pewnie jeszcze śpi, zaraz to sprawdzę. Aha, wiedziałam, że jeszcze śpi. Gdzie ona jest? Przecież ma dzisiaj wycieczkę. Pani mówiła, że mają być punktualnie. Haniu, widziałaś Emmę? Gdzie ona jest? Śpi pewnie jeszcze? Tak, śpi, widziałam. Mówiła, że jest na schodach, ale wcale jej tam nie było. Jeszcze śpi. O nie, jeszcze leży, nie zdążymy. Ale tutaj jest cieplutko i fajnie. Nie wychodzę dzisiaj z łóżka. Emma, czemu jeszcze nie wstałaś? Masz dzisiaj wycieczkę z przedszkola, pośpiesz się. Wycieczkę? Ja nic nie wiedziałam. Już się ubieram, jestem gotowa do wyjścia. Możemy iść. Mamo, chodź, bo się spóźnimy. Czemu jeszcze stoisz? No chodź. Emma, poczekaj chwileczkę, umyj zęby i twarz, to pójdziemy. Dzień dobry, już jesteśmy, przepraszamy za spóźnienie, ale miałyśmy małą obsówkę. Nic nie szkodzi, przyszłyście ostatnie, ale jeszcze zdążyłyście. O, jesteś, super! Zawsze się spóźniają, no ale trudno. A gdzie jest Malik? Brakuje Malika. Dzisiaj niestety jest chory, dzwoniła jego mama. O nie, to mój najlepszy przyjaciel. Wycieczka bez niego to nieudana wycieczka. No dobrze, Emma, idę do pracy. Baw się dobrze, do widzenia. Pa, mamo. Ale gdzie jest Malik? Bez niego będzie nudno. Mi też szkoda, że jego nie ma, ale możemy się bawić razem. No dobra, niech ci będzie. Potem mu o wszystko opowiemy. Wow, Kim Rosa, czy to jest designerska torebka? Designerska torebka? A co to znaczy? Nie wiem, mama mi ją dała. Torebka designerska o wielkiej wartości. Nawet nie wiesz, co nosisz. To jest wspaniała rzecz. Dobrze, dzieci, zaraz wychodzimy do muzeum. Co? Do muzeum? Ale nuda. Po co do muzeum? Myślałam, że to będzie jakaś przygoda. Mam nadzieję, że to będzie muzeum sztuki. Kocham muzea sztuki. To idź sama, my zostajemy, nie chcemy żadnego muzeum. Dzieci, będzie super, obiecuję wam. I pamiętajcie, nie rozdzielajcie się. Dzień dobry, dzieci, witam w muzeum plasteliny i glutka. Wow, ale super, takie muzeum to ja lubię. No, ja też. Widzicie, mówiłam wam, spodoba wam się. Słyszałaś, Kim Rosa? Muzeum plasteliny i glutka. Ach, wolałabym muzeum sztuki. Witamy w naszym muzeum. Mamy tutaj glutek i plastelinę w każdym możliwym kolorze i zapachu. A do tego baseny z glutkiem. Oh, baseny z glutkiem. Wow! No i super. Wszyscy się rozbiegli, ale mam nadzieję, że jest tutaj też pani do pilnowania. Ja nie będę wchodziła do tego basenu, bo mam alergię. A ja będę chciała, kocham pływać. Dobrze, otwórzmy to, bo przyszły dzieci. Poczekaj, pomogę ci, wszystko ci pokażę. Emma, zobacz, co tam jest u góry. Poczekaj, nie tak szybko. Wow, tyle świetnych plastelin. Wow. Niebieska, pomarańczowa, z posypką, czerwona. Wow, takie jeszcze nigdy nie widziałam. Srebrna, zielona i złota. Wow. Wszystkie plasteliny zostały już dla was rozpakowane, także dotykajcie śmiało, wąchajcie, bawcie się. Tylko pamiętajcie, nie bierzcie żadnej do domu. Dobrze, nie będziemy. Ale tu jest super. No, może być, ale wolałabym muzeum mody na przykład. Plastelina ma mnóstwo funkcji, także testujcie je sobie wszystkie na spokojnie. Możecie ją rozrywać, rozciągać, odbijać od podłogi. Bawcie się, a jeżeli macie jakieś pytania, to ja na nie chętnie odpowiem. Która jest najdroższa z tych plastelin? O matko, typowa Izabel, tylko pieniądze ją interesują. Idę z tobą, poczekaj.
Także ta plastelina jest najdroższa, ponieważ zawiera w sobie prawdziwe drobinki złota. Ach, to coś dla mnie. Tylko takie drogie rzeczy uwielbiam. Może wezmę trochę jej do domu, dzięki czemu zaniosę rodzicom trochę złota. Będą zachwyceni. Tylko pamiętaj, nie bierz jej do domu. Wow, ale ta jest dziwna. Ma różne fajne cząsteczki kolorowe. Ale super! Ale Emma, ona pachnie bananami, a ja mam uczulenie na jabłka. Myślisz, że mogę tu wejść? O, a ta jest brokatowa, wygląda jak śnieg. Ale im się podoba, super. Proszę pani, mam pytanie. Tak, słucham. Mam alergię na jabłka. Czy mogę wejść do tej plasteliny, co pachnie jak banan? Tak, oczywiście, to jest tylko zapach. Także spokojnie, wchodź. O, super, Emma, idę do ciebie. Poczekaj, Emma, gdzie jesteś? Wciągnęło ją? Chodź do mnie, tu jest super, jest brokat. Kimroza, muszę znaleźć Emmę, poczekaj. Dobra, zrobił się chaos, także mogę ukraść trochę plasteliny. Rodzice będą ze mnie dumni. Proszę pani, Emma zginęła. Jak to zginęła? No nie, najpierw robił mi to Julian, a teraz Emma. Ach ci wróblewscy. Nie zginęłam, tu jestem, u góry. Emma, uważaj na siebie, to jest basen dla starszych dzieci, tam jest bardzo, bardzo głęboko. To nic, ja umiem pływać, poradzę sobie, poza tym to glutek, tu się nie tonie. Tylko gdzie mam wskoczyć? W zieloną, czy w złotą, czy w czerwoną? O, ale super, mięciutkie lądowanie, ale tu jest puszyście. Okej, wszystko w porządku, no dobrze. Proszę pani, Emma zginęła znowu, nie ma jej nigdzie, chyba ją wciągnęło. Halo, tu jestem, nie martw się. Chodź do mnie, tu jest super. O, no dobra, to idę. Odłożę sobie tę porcję tutaj, a potem ją zabiorę do domu, jak będziemy wychodzili. Tak, to jest super plan. O nie, alarm się uruchomił. To znaczy, że ktoś chciał ukraść plastelinę. Od razu dzwonię na policję. Czym prędzej? O, czy ja słyszałam policję? O nie, nasza rodzina nie lubi policji. Muszę ją z powrotem odnieść. Nie potrzeba policji, ja już odnoszę tę plastelinę. Aha, mam cię. Mała złodziejka plasteliny. O nie, czy Izabel znowu coś zmalowała? O co jej chodzi? To nie ja, już odłożyłam, nic nie zrobiłam, nie mam nic ze sobą, nic nie ukradłam. Tylko oglądałam. Ojej, co za wycieczka, mam nadzieję, że jakoś to wszystko zaraz wyjaśnię. Nie wracajmy jeszcze, tu jest super. Dzieci, przykro mi, zbieramy się i wychodzimy, proszę was, w tej chwili. Raz, dwa, trzy. No dobrze, już wychodzimy, ale było super. Muszę tu wrócić z rodziną.